Hej, witajcie, z tej strony Gilatki, dzisiaj jest ze mną Koneko, Ola, czy ulubiona kobieta, tak? Ulubiona maskotka tej serii, hej. Ulubiona maskotka, Jezus. Witamy ulubioną maskotkę serii, która lekko się przemalowała. Ja też się lekko przemalowałem, może bardziej powinienem do światła stanąć. O, lekko się przemalowałem, jeszcze testuję te kolory i się bawię z tym wszystkim, ale to zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Także, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Ark Survival Ascended, moi drodzy. Nie zwracajcie uwagi na koty, które zwisają z sufitu. Na początku ważne rzeczy, żeby powiedzieć. Wasze propozycje. Ktoś proponował, żeby zrobić muzeum stworzeń i taxidermy, aczkolwiek taxidermy nie istnieje w chwili obecnej, jak widzicie, więc nie możemy tego zrobić, to inny dodatek. Kolejną rzeczą, muszę przetestować z tobą, Olu. Ty, witam. Tak, możesz na mnie ustawić tracking? No. Nie działa to poprawnie, tak? Czekaj, mogę jeszcze stopy na ciebie ustawić. Chwila odeszłaś. Super. No mogę na tobie jakąś stopę ustawić. Zostaw teraz działa, musisz te stopy kliknąć i działa. No chodź, sprawdzisz sobie. Nie chcę, dziękuję. Nie chcę stóp testować. Kolejną rzeczą jest metalowa zbroja. Pytaliście się o metalową zbroję. Obecnie tak to u mnie wygląda, jeśli chodzi o to. Mamy 2000 armoru. Nie wiem też, czemu tutaj w menu ta postać jest taka mega ciemna. Te włosy są takie mega jasne, bo jak stanę sobie tu, to widzicie, że są to trochę inne kolory, więc nie wiem, z czego to wszystko wynika. Wiem, że mamy ogólnie tutaj lepszą zbroję flakową. Mamy na przykład dobry hełm, mamy podobne buty, mamy trochę lepszą klatę, aczkolwiek ja chodziłem przez ostatni czas w ten sposób, bo oszczędzałem, bo nie mamy metalu, jak mówiłem zresztą ostatnio wam również, nie mamy za dużo metalu, metalu zostało nam tutaj 200, tutaj nam zostało 500 i musimy znowu nazbierać metalu, przepalić, bo chcę zrobić piec industrialny, mam 79 na 80 się, na 80 się go odblokowuje, a nie chciałem dużo naprawiać. Też pytaliście o mojego longnecka, którego mam, w sumie teraz mam jeszcze innego niż miałem ostatnio i powiem wam, że te kolory mi się ani trochę nie podobają, więc będę się z tym trochę bawił. Obecny longneck ma 384%, a moja pompa ma 494%. Pompę znalazła Ola, tak samo jak i longnecka. Ja poprzednio posługiwałem się tu innym longneckiem, który mieliśmy. Longneck 208% i chyba wywala mnie z gry. No i wróciłem bardzo szybko i taktycznie. A, bo jeszcze Dim. Także, macie już to wytłumaczone. Ola tu jeszcze mi mówi w międzyczasie, jak się ładowałem. Co ty mi tu tą pochodnią wywijasz, kurde? Kolor sobie zmieniałam. Mówiła mi, że gdzieś tu mamy... które to są? Karno. A, tu są. To jest jedno. A gdzie drugie niby? No, a jak myślisz? Pół godziny na ciebie już czekam. Dobra. 213. Niech się... Aha, musimy poczekać chwilę. No dobra, niech będzie. Także Ola zaczęła się bawić z Karno. Zobaczymy, czy będziemy je bardziej mutować i tak dalej. Więc sprawy mamy wszystkie praktycznie wytłumaczone. Jeszcze wytłumaczę na pewno jedną. Tylko, że niech się najpierw ewykluje. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Ile one będą potrzebowały tych opieki? Nie mam pojęcia. Pierwszy raz wykluwam Karno czy tutaj. Pierwszy raz, czy raz, czy dwa. Ogólnie twój wyszedł bardzo słaby. Bardzo. Super, dzięki! Chociaż nie słuchaj go. Nie wiem, jakie nasze wyszły na... jakie były... O! Jeszcze jednego! On leci do nieba jeden! U mnie już nie leci, Ola, bierz go. U mnie leci, uderz go, ręką go uderz. Który? O, teraz, o właśnie, bo sklejmy do nieba go. Mi dobra, leciał. Do nieba, nieba, albo nieba. To są co, bliźniaki? To są siostry. I te mają już lepsze staty. 242. No i nie mają tych głupich zielonych rogów. No tamten ma zielony. Tamtego ci zabić? Tak. Szybka utylizacja. Dobra. Który z was może go zjeść? Nie ma problemu. Czy ty dałaś mi jakieś jedzenie? Nie dałaś mi. Czemu ty we mnie włazisz? Mógłbyś ze mnie wyjść? Uderz gorączką. Właśnie próbuję. O, dobra jest. Nice. Mam jakieś surowe które miejsce jest dla was? Mój? Chyba tamten. Nie jestem pewien. Ta, ten jest mój. Ojejku, nie uciekaj. Już mu daję mięsko. Ja już właśnie mu podałem. A, już dałaś. Okay. O, 180, kurde. Gdzie ten drugi? Czemu on? Aha, bo one uciekają cały czas. Bo one się boją tego mięska tutaj. Tak, boją się tego mięska. Dobra, już sprzątam. Nie! Już sprzątnąłem, ale jakby co. Super. Ale wiem, że do grilla. Spokojnie. Bardziej chodzi mi o to, że się z dzidy Krystian nie uderza, bo psujesz fundamenty, a ja potem chodzę jak głupia i naprawiam wszystko. Ja już też naprawiałem, spokojnie. Dobrze.
Ostatnia rzecz do nadrobienia, tego czego nie wiecie, więc wchodzimy sobie tu na górę. O, widzę, że już sobie dorastają powoli. Tutaj powoli robi się nasza produkcja saberów, ale to na to nie zwracajcie uwagi. Także, jeśli mamy, bo się pytaliście, w jaki sposób Ola sprawdza, co ile ma punktów. Jest taki przedmiot, który nazywa się tekowa lornetka. Tak by... I know, tu jest, proszę bardzo. Ją odblokowujemy po zabiciu chyba smoka na gamie albo na becie, chyba na becie, nie pamiętam już dokładnie. I wtedy można ją skraftować. Dopóki tego nie mamy, to nie możemy zobaczyć jakby statystyk, ale kiedy wejdziecie sobie, spiszecie wszystkie statystyki, oczywiście kiedy żaden poziom nie został dodany, bo kiedy dodacie już poziomy, to już do końca nie będziecie wiedzieli, jakie były podstawowe, dlatego jak się rozmnaża, to się nie dodaje poziomów, tak jak na przykład tutaj są niepododawane. Więc jak spiszemy sobie te wszystkie statystyki i wrzucimy je sobie na stronę internetową, która nazywa się DodoDex. Albo aplikację. Albo tak jak Ola sugeruje, aplikację, to możecie sobie wybrać stworzenie. W tym przypadku można wpisać sobie, jakie to jest stworzenie, w tym przypadku Sabertooth. Poziom 230, bo taki ma oczywiście po rozmnożeniu. Wpisujecie wszystkie możliwe statystyki i dostajecie informacje o tym, że tu w ogóle na dole musi wam się równać, że jest 0, że 0 zostało wam punktów zużytych, w sensie zmarnowanych. I widzicie statystyki, 42 punkty w zdrowie, 43 w staminę, 38 w tlen, 34 w głód, 40 punktów w wagę i 47 punktów w obrażenia. Tak to się wszystko tutaj rozkłada i to jest ogólnie całkiem spokojnie. Jest to jakiś super najlepszy, nie wiadomo jaki tygrys, ale wystarczający. Także, teraz kiedy już wszystko wiecie co, jak, po co, na co, to możemy lecieć. Nimi będziesz chciała lecieć na tego, na wyspę? Mhm. Dobra, to moi drodzy, dzisiaj mamy taki skromny plan. Dopóki one się ogarniają, to chodźmy na tego. Chociaż nie, ty będziesz chciała im zrobić za ile? Za 7 minut, dobra. To ty możesz sobie tu śmiało siedzieć. Wypadły nam ze zrzutów dwa ciasta. Nie ma za co, ale wypadły nam ze zrzutów dwa ciasta, więc bardzo chciałbym... chwila, ile one się będą psuć? Godzinę. Chyba, że wrzucę do ekwipunku Argentiva. Argentiva chyba nie zje ciasta, nie? Z nie, tego, bo co pamiętam. Mięsożercą. Bo tam było to drugie... Chwila, jeszcze a, było... i tam jest nowa Argentiva, którą oswoiłam. A właśnie, Ola oswoiła nową Argentivę. To jest chyba ta, 209, nie? I ogólnie jest też bardzo fajna, ma 49 obrażeń, więc bardzo przyjemna, jeśli chodzi o to. W Argentivach przynajmniej na chwilę obecną również możemy też patrzeć na wagę, więc zależy w co chcecie tam rozmnażać i tak dalej. My tak będziemy podpisywać, więc 49 punktów, jak na Argentivę oswajaną na, mówiłaś, 140, tak? 140, bo jeden punkt stracony. To jest bardzo dobry wynik, jeśli chodzi o to. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemny wynik. Również chciałaś Megalocerosa, nie? Oswoić. Tak. Megalocerosa, no. Pada w ogóle, znowuż. Super. W sumie to jeszcze jedną rzecz mogłem zrobić. Tak myśląc o tym, że lecę sobie na tego, na zimę, popatrzeć, to... mogłem wziąć jakąś furową klatę, czy coś takiego, która by mi trochę pomogła. Fur. Tu też musicie patrzeć często, bo patrzymy na Cold Resist, to jest 223. To jest 308. Mimo, że ta jest niby słabsza, to ta ma inne. Niby ta jest najmocniejsza, ale ma najmniejszy cold resistance. Więc bierzemy coś, co ma największy cold resistance. Bardzo fajnie. Czyli odporność. W ogóle ciekawe, czy będą robić na język polski, nie? Wiesz co, nieważne, czy będą, czy nie. I tak wiem, że będę grał po angielsku. Ja też będę grał po angielsku, ale zastanawiam nigdy mnie, nie czy... Nigdy nie lubiłam grać po polsku w Arka. Bo wydaje mi się, że jak ja zaczynałem grać w Arka, tego pierwszego... to tam nie było w ogóle wyboru na polski. Że tam był na tylko angielski. Na początku chyba nie. Wydaje się, że właśnie dopiero po jakimś czasie dodali polski, że kiedyś wlazłem do gry, było takie Mejoberka. Takie... co? Jaka Mejoberka? Dobra, mamy jeszcze tu widzę dwa poziomy. Ej, prawie 2000 wagi mamy na tej Argencie. To będzie można znowu popolować. Rozumiem, Ola, że interesują cię tylko takie super poziomy typu 140 w górę. 130 nawet byłoby super. 130? No. O, to już ułatwia nam trochę sprawę. W sensie powiększa nam pewnie pole o jakieś 2%, ale niech będzie. Także, jeśli ktoś nie wie, to szukamy owcy. Owcy są o tyle spoko, że dają nam mięso. Niby nie potrzebujemy mięsa, ale na chwilę obecną oswajanie na mięso, w sensie na matyn, czyli na... jak się matyn tłumaczy? Baranina? No, raczej. Baranina w sumie chyba najprędzej, tak mi się wydaje. To baranina będzie najlepsza do oswajania jakichkolwiek stworzeń z tej perspektywy, a potem będziemy robić sobie już kibelcy, ale musimy jeszcze oswoić stworzenia do tego. W sumie to się do oswajania jutranusów też się przyda, nie? Patrząc ale ja nawet na Prime'ie można oswoić. A w sumie racja, bo my i tak nie potrzebujemy tam nie wiadomo jakich poziomów.
bo tam nie ma żadnej takiej statystyki, która by nam pomagała w tym, że o, nie wiem, szybciej sobie radzi czy coś. Dobra, trzeba zobaczyć tylko, czy tu coś sensownego jest, szczerze mówiąc. Bo tu widzę, jakieś nosorożce się tłuką. Na zimie tutaj, na, przy tej górze akurat jest największa szansa na owce, ale nie oszukuję również w tym, że może być największy problem, bo owce nie są takie łatwe do znalezienia. Ja widziałem do tej pory jedną, a ty? Zero. Zero. Żadnej owcy nie widziałaś na tej mapie jeszcze? Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale owce są całkiem rzadkie. No tutaj są całkiem rzadkie. W skali chyba pięciostopniowej, gdzie jeden to najłatwiejszy, to tutaj jest chyba czwórka. Zaczyna się od czwórki. Jest tylko czwórka i piątka. Więc zobaczymy, czy w ogóle coś takiego znajdziemy. Ale śmieci. Wywalamy. Widzenia. Dobra. Czyli prędzej znajdę na pewno megalocerosa dla ciebie. Jeśli chodzi... A w ogóle zależy ci samiec czy samica? Tak, to musi być samiec. Musi być samiec, dobra. Musi. Aha, bo on te rogi ma. Nie może... Tak, bo samica nie może zbierać tego tycza, który będę potrzebowała. Prawda, prawda. Zgadzam się. O, Uteranus. To nie chciałbym tu chyba podlatywać do niego. Nie krzycz na mnie. Krzycz sobie tam gdzieś indziej. W innym kierunku najlepiej, o. Czy one tam jeszcze z 5 minut będą miały, Olu? Mają 30% dorastania. Aha, ale za 5 minut będziesz mogła im zrobić TT? Za 3 minuty. A, za 3 minuty już, okej. Okay. Tu nie mam aż tak za dużo czasu na szukanie, powiedzmy. Ale czemu? No, okay. Przecież ja przy nich jestem. No jesteś, no spokojnie. No to ja się nimi zajmę. Bo mamy taki jeszcze skromny plan, moi drodzy. Żeby... zabić jednego jegomościa, który jest na wyspie mięsożerców. A zobaczymy, jak... ale najpierw będziemy musieli w ogóle je podekspić minimalnie. Bo my mamy chyba te spoko siodła jakieś tam na karno, nie? Ja nie pamiętam jakie. Nie, w ogóle nie mamy żadnych? Nie. O, to gorzej zdecydowanie. No trudno, to trzeba będzie poszukać w takim razie. Cześć wilczki. Jakbyśmy szukali wilka, to byłoby najłatwiejsza sprawa na świecie. Ale nie mamy wilka. No, kolejne wilka wilki. Akurat nie potrzebujemy teraz. No... Byłoby łatwiej znaleźć wilka, ale nie potrzebujemy, to prawda. Wilki są fajne, mi się podobają wilki, tylko szkoda, że nie ma siodeł na nie. Bo wtedy, no, wtedy można byłoby fajne rzeczy robić. Ankylo 20. Tam nie ma Ankylo. Powiem ci... Ten R.Volumetric Fog 0. Znaczy, wiesz, one nie mają siodła. One nie mają siodła po to, że jeśli jest więcej niż jeden wilk, to one się nawzajem bufują. Tak samo jak megalodony, więc siodło im jest niepotrzebne. No tak, bo ale tak jak my gramy silniejsze. We dwójkę i chodzimy tylko dwoma, to już na przykład nie ma takiego bonusu, nie? No jest. Gorzej jak grasz sam. No to na pewno. Co to 100%. Jeszcze minutka teraz. A, w ogóle nie przemyśleliśmy tego. Czemu? Bardzo ciekawe. No że bo nie trzeba wyjdą? Je wyprowadzić. Możesz framugę wyjąć. Dobra. I chyba wtedy przyjdą. Dadzą radę. Dadzą radę? Dobra. To... O, Barego znalazłem. To są głupiutkie. 15. Ale ładną Argentivę znalazłem. 70. Ej. Nie, dobra, nie wyjdą. Przechodzą, ale się cofają. Nie rozumiem. Nic nie poradzisz czasami na to. Niestety. Nic nie zrobisz. Kurde, takie latanie, powiem ci. Niestety framugę muszę ci zniszczyć, bo nie można jej podnieść. No trzeba naprawić. Ona już jest zniszczona, więc... Aha, rozumiem. No nie, no dalej nie chcę cię przejść. Jak to mam jeszcze podniosę? Który ty masz poziom? 45. Ankylo. 5-5. O, kolejne Ankylo. 120. O, fajny. To jest alfa. Alfa Karno mam na 15 tutaj łazi. Za no górą. Dobra, fajnie, ale ja nie mogę małych wyjąć z domu. W ogóle? No w ogóle. No to muszę jeszcze ci musisz... pół domu rozwalić. Pół domu nie. Halo. No sorry, no muszę je wyjąć, to jest ważniejsze. Nie można pół domu rozwalać. Trochę no, można, ale za nie późno. Pół. No to super, kurde. Aż się boję, jak to tam wygląda w tym momencie. No przecież się mieścisz! Czemu nie przychodzisz? To się nie mieści. Przecież się mieści, widzę.
Powiem ci, że tutaj tak mało tego wszystkiego w ogóle tych... O, tu jest jakiś megaloceros. Teraz widzicie. 15. Yikes. Dobra, mają imprint zrobiony. Dobra, gites. Bardzo gites. I teraz naprawić dom. Dobra. Ja chyba na górkę podlecę trochę. O, ruinki. Może coś tutaj tego. Jest notateczka. Naprawdę tu nie wlecę Argent Evil? Czaisz, że nie mogę wlecić Argent Evil? No cóż. No. Ale może wbiję tego. Może wbiję na tym Explore Note'cie fabuła. Może wbiję 80. Albo nie. Mamut. Mamuta chyba też będzie względnie łatwo znaleźć, bo ty chciałaś mamuta. Ale mamy bobra, nie potrzebujemy, uważam. Nie, jednak mówisz nie. W sensie, no bober jest mniejszy, więc to też jest przyjemne. Czy też jest alfa karno? Kolejny alfa karno. Arfa karno. Arfa karno. Arfa karno. On taki pirat. Arfa. Czy owce mogą być na górze samej góry? Chyba też. Myślę, że mogą. Byłoby spoko. Kurde, tamta jedna była wtedy, pamiętam, na brzegu, ale nie mogliśmy nic z nią zrobić, bo była tego. Bo nie mieliśmy argentywy. Czy tu jest wejście jakieś? Nie, tu jest przejście tylko. Tu nie ma nic. No, bez rewelacji. Czy na zimowej w ogóle respią się giga? Chyba nie. Słuchaj, podniosłem trzy filary, ale nie wiem, gdzie ten trzeci był, więc... możliwe, że też było gdzieś coś postawione na zasadzie takiej, że po prostu sobie stało. Dobra, postawię tam, gdzie uważam, że powinien być i to. Aha. I tak to mnie zauważyłeś. Ty żeś tam narozwalała, że aż musisz się zastanawiać, gdzie to było. Nieważne. Zaraz będziesz budować budynek pod rozmnażanie, bo normalnie nie da się z tobą. Zmuś mnie. Nie no, nie mamy Krystian tego, drewna. Niedobrze. Znowu. Znowu nie mamy drewna. To drewno to jest najgorszy tego. Prześladujący nas element. A ja jednak nie potrzebuję. Jednak nie? No. Jednak mówisz w miarę. Więcej tygrysków, kurde. To powiem ci, nie ma. Dwa megalocerosy widziałem, a owcy żadnej. Żadnej totalnie. Chętnie trzeba odpuścić tą misję. Opuścić strefę. Oj, będzie szukania, coś czuję tego. Coś będzie. Znając szczęście, to zaraz będę widział w komentarzach, że a, tu pominąłeś, tam pominąłeś. O, tak. Jest taka szansa. Jest taka szansa. Pamiętajcie, że bycie ślepym jest... nie jest plusem. Przynajmniej nie zawsze. Ale ogólnie jakoś tak pusto, jakby nie wiem, jakby tu się jeszcze nie tego... nie wy... o, coś przede mną leci. Jakby jeszcze się nie wy... 25. Jakby jeszcze się nie wygenerowały wszystkie stworzenia tutaj. Myślę, tak to że to wygląda. Raczej jest kwestia tego, że wszystko się tam ze sobą bije, wiesz? To też na pewno kolejna jakaś kwestia. Liczyłem, że chociaż jedną z tych rzeczy znajdę. Chyba nie rozumiesz, jak rzadkość działa w tej grze. No jest rzadko, rzadkie. Proszę tu na mnie nie ryczeć, nie podoba mi się to. W teorii to owce mogłyby tu być gdzieś też na dole, ale tu jest taka masa tych wszystkich stworzeń, które się tłuką. Co to za gwiazdka? Aha, dobra, zadziałał na mnie ten. Ryk, okej. Okay. Mówię, co to za gwiazdki mam, kurde. No, pustawo ogólnie, pustawo między tymi drzewami. Dobra, czy one już dorosły? Nie. A już niedługo, czy? 60% mają. 60% mają, czyli mam jeszcze trochę czasu. Chociaż o. Jelenia mi znajdź. 104,5. Jeleń? Tak. Ale facet? No. Facet, tylko kurde, tu się tłucze tyle rzeczy ze sobą. A nie poleciałeś Argent Evil, żeby go złapać? Poleciałem Argent Evil, ale nie mam staminy, on biega wokół, to jest chyba tamten. Powiedzcie mi, że to jest ten. Gdzie on jest? Czy on gdzieś w krzaki wleciał? Gdzie on poleciał? Czy to jesteś ty? To jesteś ty, dobra. Dawaj tu.
Mam go. Kozak. Nice. Obok siebie lał się tego. Lały się chyba z 3 albo 4 karno. Lał się ten. Jak on się nazywa? Jutyranus i chyba z 5 mamutów, kurde. Dobra. Można. Można. Kurde. Ola. Zaraz go oswajamy. Okej. Dobra. Póki co sobie pływa w jeziorku. Jakby co? W jakim jeziorku? No w jeziorku sobie póki zapływa, póki staminy nie odładuje. Dobra, już. Teraz pytanie, czy gra złapie. Jest Gites. Jest Gites majonez. Czy ty jesteś gotowa z jakimiś strzałami? Mhm. Dobra. To podlatuję w takim razie. Widzę, że mam do ciebie... Nie wiem, czemu ty się tak dziwnie cofasz, jakoś tak lewo-prawo. Skaczesz mi bo na ja tym. Ci, bo ja ci mówiłam, że to jest zbugowane, dlatego ja nie chcę ciebie śledzić, bo ja nie chcę, żeby po całym ekranie to latało. Dobra, uważaj, Ola. Najlepsze jest to, że on był tu właśnie na samym końcu, na samym początku, wiesz? Nice. Dobra, jestem. Witam, witam. I taki ładny jest nawet, ci powiem. Nie wiem, jak tobie się będzie to podobało, ale no. Proszę. A to mam strzelać w niego. No, strzelaj w niego. Mogę ci go dać nawet niżej, żebyś mogła sobie zobaczyć, czy tego, ile ma. No to daj go niżej. Czy ja wiem, czy on jest ładny, taki biały jest. Kurde, w górę trochę, żeby nie utknął nie w teksturach. Nie ruszaj się, Krystian. Nie, żeby w teksturach nie utknął. A, nie mam tego magnifying, więc... O, o. Śpi. Dobranoc, książę. Nie było tego pod... Chryste, co z tą kamerą czasami się dzieje? Chodź, parazaur. Ty sobie tu biegaj na dole, bo przeszkadzasz. Dobra, ciasta mogę odłożyć w takim razie, bo owcy żadnej nie widziałem. Czy owcy jestem w stanie podnieść pterkiem? Nie. Myślisz, że nie? Mm-mm. Że będzie nie aż tak dobrze, ale nie było mi aż tak zimno też, więc Gites. Gites majonez. Dobra, odkładam. W takim razie mamy to, mamy tamto. Jak te karno? Powoli. 70% widzę. Okej. Okay. Na tamtego co masz najlepsze? Warzywa chyba mu wrzucasz, nie? Mhm. Co mu dałaś? Cytrynki. Właśnie, moi drodzy, bo ja jeszcze nie byłem, ale tam już mamy upgrade'ik. Wspaniały upgrade'ik. Możemy zobaczyć, jak produkują się cytrynki i inne cudowne rzeczy. Też zrobiłem taką górną część tej kopuły, więc troszeczkę jeszcze bardziej rozbija to wygląd tego wszystkiego w ten sposób. Ta górna kopuła jakby nie ma żadnego celu, tam nawet nie można wejść, ale po prostu się to lekko zmienia, jak widzicie. O, to jest otwarte teraz i tam wyżej jest zrobiony dach. Także Ola przyniosła tu dimorfodony, które zostały. Mamy tu fiomie zostawione, mamy tu żuczki i tu mamy wszystkie już oczywiście. O, już rosną sobie. I każdy sobie żuczek zyskał nowe imię. Fiomie tak, też. Ten żuczek nazywa się Kleopatra. Sami musicie ocenić w sekcji komentarzy. Od 0 na 10 do 10 na 10. Uwaga. Kleopatra. Chrabąszcz. Tu jest ziuk. Tu jest świetlik. Wybór należy do was. Mamy też ziuk ulubiony. Mamy też 160 wagi na 11 i tak wygląda cały ekwipunek. Więc myślę, że w najbliższym czasie nie zabraknie nam fertilizeru. Ola po czasie stwierdziła, że 3 fiomie to chyba lekko za dużo. Nie, ja znajdę zastosowanie na ten fertilizer, ty się nie bój. Ja wiem, dookoła bazy będzie miliard tego, plant species. Oczywiście, że będzie. Od groma. On zjadł jedno warzywo do tej pory? Nie mam pojęcia, będzie potrzebował 16, ale włożyłam 70 w razie co. A to 2 musiał już mieć. Dobra, ile mamy? 76, dobra. Gites. To jeszcze przydałoby się znaleźć jakąś argentiwę, która miałaby dużo w, na przykład w tego, w staminę i w zdrowie i moglibyśmy fajnie je połączyć, nie? Problem jest taki, że te pierwsze, które oswoiliśmy, to nie sprawdziłeś w ogóle stat. Ale mam zapisane, jak ją oswajałem. Ona też była 140, więc można zobaczyć bardzo śmiało. Czyli to oczywiście, co mamy teraz, bo jak widzicie, teraz ma 243, ona miała 140 plus oswajanie, czyli miała 209. Czyli już dostała tam 30 parę poziomów, więc nie wiemy, jakie były początkowe, więc... W sensie, jakbym teraz wbił te statystyki, które są, to bym dostał informację o tym, ale większość punktów poszłaby w wagę. Więc no, a nie wiem, czy dodawałem coś w zdrowie, czy nie. Coś tu wyje, czy mi się wydaje? Może wilki? Nie, ryczy chyba ten, Uteranus mi się wydaje.
Ty no, powiem ci, że jak takie szczęście mam z tym megalocerosem, to może w podobnym miejscu znajdę owisa. Możesz też samiczkę znaleźć. A chcesz megalocerosa samiczkę? No ten kolor mi się nie podoba, mogłabym wybridować. O! Czekaj, który ten megaloceros ma poziom? 90, to mnie nie interesuje. I to nie samiczka. Najlepiej jakby była brązowa, bo białych nie lubię. Dziwne są białe jelenie. Jakie wymagania w ogóle, co jest? Znaczy, ja wcześniej tu leciałem, tak, wcześniej tu latałem. To już chyba tej owcy dawno tu nie ma. Myślę, że już dawno została zjedzona. W sensie dziwne by było, jakby to było, ale byłoby też kozacko. Nie wiem nawet, który poziom miała. Chociaż czy ja jej później nie zabiłem? Nie pamiętam już. Nie wydaje mi się, Krystian. Ja już nie pamiętam, czy ja ją zabiłem finalnie, czy ja jej nie zabiłem. Nie pamiętam jakby. Ale tu karno lata, Ola. No bo jutro rano każdy spawnuje 3 karno dookoła siebie. Ale słabe te karno. Bardzo słabe. Ale dużo, dużo malutkich karno też biega. Te tu się tłuką. Dobra, spoko. Oba będą miały 100%, Krystian. Nice. A co chciały? Udało się. Chciały oba spacerek, a potem jeden chciał się przytulić, a drugi chce mięso. Więc oba już mają 100%. I teraz tylko poczekać, aż dorosną. 50. Dobra, to niech dorastają. Ja jeszcze tu się przelecę i zobaczę, czy coś tu jeszcze jest na brzegu. Mimo, że już tu leciałem trochę. A, super wilki. Zeszczekajcie na mnie, jak mnie znajdziecie. Dobra. Na razie jest nieźle, muszę przyznać. Nie najgorzej, szczerze mówiąc. Skoro jest megaloceros, ile on tam jeszcze 32% ma, widzę. Jakby chociaż jednego owisa się udało, no to byłoby spoko. Potem można już ze sobą rozmnażać, więc na pewno łatwiej. Może tu na brzeg jakoś. Teraz powiem ci, bardziej widzę, tak jak na przykład na wodzie, że się takie naokoło latających stworzeń robią takie dziwne, wiesz. Jak to było kiedyś, pamiętasz? Nie wiem, o co takie, ci chodzi. Takie obramówki się robiły, takie, że mocno było widać. No dalej nie wiem, o co ci chodzi. No takie widać było, że się krzaczy coś, wygląd gry. Nie wiesz, o co mi chodzi, czy wiesz? Nie. Że jak latasz, teraz jak widzisz na przykład, jak leci sobie pterek czy argentiva, to ona jest tak wmieszana jakby w tło. Nie? Mhm. No, a kiedyś jak latałaś, to było widać, że bardzo często są jakby te tekstury takie zepsute przy tych skrzydłach. Aha, i tak dalej. Okej, okay, rozumiem. No, no to, to właśnie coś takiego tutaj teraz widzę przy tych niektórych stworzeniach. Wiesz co, obecnie Ark ma jakiś problem z oświetleniem i żeby to naprawić, musisz po prostu reloga zrobić. Siema. To jest błąd gry. Już mnie tu nie ma, Megaterium. Elo. No, możesz wracać, Krystian. Mogę wracać? Dobra, no. To już. Dolatuję tu do końca, ale no ciężko będzie, już widzę, znaleźć owce. Bo jak się niby respi tego tyle, ale z drugiej strony dużo rzeczy się tłucze. Trzeba byłoby znaleźć jakieś takie naprawdę bardzo, bardzo ciche miejsce, żeby znaleźć jakąś owcę. Ale zrzut widzę ulepszony niebieski. Tu jakieś karno znowu łażą. Czy ty jesteś sam? A jesteś z wilkiem jakimś, okej. Wilka się wkurzył. Z niebieskiego chyba dostałem ciasto, więc jakbym dostał kolejne, to bym się nie obraził. Ziemniaki, siodło na trajka. To bez rewelacji. Całą resztę można wywalić. Siodło na trajka nie biorę, bo to bez sensu. Jakby na karno było, nie? To byłoby idealnie. Ale poradzimy idealnie sobie na zwykłych. Radzimy sobie, to prawda. Ale mało dostałem ekspo. Znalazłem kolejną notkę. I dostałem taki mały po prostu zastrzyk tego expa. Oj, kolejna. Dobra. Niech będzie. Argentiva przynajmniej coś skorzysta, nie? Nasza wagowa. A i te kolce mówiłaś, żeby przestawić, nie? Co? Staw na razie kolce, chodź. A nie mówię, że teraz. Nawet bym nie próbował. Ku przygodzie! Koniec tych smentów! Dawaj! Koniec smentów, halo, ja tu szukam i oswajam. Nie szukaj! Dobrze, zostań sobie tu w takim razie. To jest ten mój? Tak. Zrobiłaś na niego siodło? No, weź sobie z tamtego niebieskiego. Tak właśnie, czułem coś.
Dobra. Cyk. O, tylko zupy jakieś odłożę, kurde, bo coś mam. Zupa, ziemniaki, coś, kukurydza. Dobra. Gites. Majonez. Jam gotowy. Dobra. Jam ła... nieważne. Witam. Może tu na prawo powinniśmy. Ale, a gdzie jest tratwa? Z której strony? Chodzi o to, że sam mówiłeś, że powinniśmy trochę podlewelować najpierw, więc uważam, ale że... Ale to na wyspie, zanim podpłyniemy, to i tak tam tego podlewelujemy. Nie? No nie wiem. Tak mi się wydaje. Ile one mają bazowo procent? Nie wiem. 300 coś? 440, dobra, to zdecydowanie więcej. Ale kurde, że się trafiło także tego, że bliźniaki. Co prawda bliźniaki zawsze muszą być tej samej płci, więc... No. To taki trochę problem, powiedzmy. Jakbyś miała samicę, byłoby spoko. Albo ja miałbym samicę. Wydaje mi się, że nie zawsze, ale okej. Okay. Mi się wydaje, że 100% jest na to. Że zawsze musi być samiec, albo zawsze samica. Co tam? A, drzewo. No i zagryzienie drzewa też dostajesz. Chodź tu. Się chowa tchórz. Rogami go. Dobrze. Jakby była alfa, jakby był alfa raptor, byłoby super. No, moglibyśmy. Ja tutaj nie widziałam nigdzie. Ej, to dzisiaj pierwsze trofeum, Ola. Pierwsze trofeum. No, będziemy mogli je zawiesić. Poszło. Dobra, Dodo też. Różowy lustro. I mam baby różowego lecha. Dobra, nie ma co tu zbierać. My na tratwę idziemy, tak? No tak. Karno nie są dobrymi pływakami. Cyk, cyk i cyk i cyk. 75 ma jak coś. O Boże, i baby za nim chodzi. Tak? A rzeczywiście, jest taki mały, że go nawet nie zauważyłem. No cóż. Dwa poziomy tylko? Dobra, to chyba do 5k zdrowia. Niech ciśnie. Ile może mieć Alfa Rex? Nie mam pojęcia. W sensie ja mogę go na początku obić jakoś tam z longnecka albo ze strzał, ty zresztą też. I potem możemy go dobić tak naprawdę. No Boże, ile ty masz zdrowia? Dobra, płynie. Jaki pterek ładny. No. O. Okej, to było ciekawe. Zaczęłaś iść? No właśnie nie. U mnie zaczęłaś iść na tratwie. A, to ciekawe. Czekaj, już zawracam. Poproszę podwózkę na wyspę. Już, chwila, taksi zawraca. Powinniśmy kiedyś most sobie zrobić z tratw. Mo? Z tratw? No nie, bo ta ryba wielka by je zepsuła. Jezu. Ale no powiem ci, budowa mostu tu na drugą stronę. To musielibyśmy jakiś taki gigamost zrobić, żeby on nie wyglądał głupio. Bo jakbyśmy zrobili taki z tego, z sufitów na jeden szerokości, to byłoby tak głupie. Nie no, na 3 chociaż. No musiałeś na 3, a najlepiej na 5. Żeby jeszcze było miejsce na jakieś, wiesz, jakieś wyglądowe rzeczy czy coś. Ale to... Ile surowców, to nawet nie chcę o tym myśleć. Chyba, że kiedyś sobie zaczniemy to na przykład na jakimś live'ie robić. Istnieje taka szansa. Kiedy ale... live sortowania ale... itemów? Nie wiem. Nie moja kwestia. Zobacz, jak ja ładnie wyglądam na tym Karno. Jak skromnie. Im się połączyły jaką kolory, zbroję, czy to kolory mama? Tylko jednego? Nie mam szczerze pojęcia. Dobra. Tutaj będziesz miał jeszcze jedną notatkę do podniesienia, Krystian. Ja już podnosiłem tą notatkę chyba. Tu? Nie, tutaj jest jeszcze jedna. Nie, tej jedna. Nie podnosiłem? Okej. Okay. Wydaje mi się, że nie. No. Dobra, darmowe poziomy. Hello. Rzeczywiście, miałaś okay. rację, że tej jednej nie podnosiłem jeszcze. 15 ma ta Argentiva. Dobra, prawie 500% obrażeń. Uch, dobra, gdzie jest ten Rex? O! Pewnie tam na końcu, nie? Tamta ma 120. On jest po drugiej stronie, wiesz? A tak coś czułem właśnie. Bez rewelacji. Halo, nie zbieraj kamieni, tylko zsiadaj. No
Dobra, i poczekaj, nie zbieraj tych ciał. One sobie przylecą i będzie więcej do bicia. No, Argentywie to są jedne z tych, których wolę właśnie uniknąć. Żeby właśnie nie zbierały tych ciał. Nie no, ale to dobrze, niech zbierają, bo przylecą tutaj i będziemy się bić. Chodźcie, tchórze. O, jedna padła. Druga za tobą. Dobra, lipes. Dobra. Ja to wolę o, tak jak tu, takie o. On ma małego kardu. No. 5-5. Wiem. Najlepsze jest to, że z tych małych jest tyle samo expa, co z tych dużych. Wydaje mi się, że nawet troszeczkę więcej. Może? Chociaż może tyle, co z dużych. Piąty. Ale potężny! Wiadomo, Ola, wiadomo. Aha, za ciepło jest mi w tej zbroi. O, rzeczywiście, mi też. Co o Boże! Mam? Wszystko z diami jest mi za ciepło. Ja też, no trudno. Trzeba będzie 62 sobie... stopnie Celsjusza, co? Siema. My też tu chcieliśmy trochę expa. A się wszystko nagle rozsypało, jak przyszliśmy, nie? Tak. 120 ma. Dobra, ja muszę stać w miejscu. Bo ona tutaj ewidentnie na mnie się uwzięła. Dobra, gites. Ładnie? Jak tam z poziomami stoisz? Zobacz, jaki mały raptorek tu biega. No bo nie! Łap go. Tatusiek nie zdążył przyjść. Alfę widziałem? Nie. Myślałem, że Alfę. Możliwe. Widziałem. Możliwe. Nie. Ona tam może za kamieniem być. Nie, chodzi mi, że tu Alfę, że Alfa Raptora. Tu nie. Oś tu, tchórzu. Dawaj. Dawaj tu. Jeszcze raz. Dobrze, git. Dobra. I to jest majonez. Dobra, prawie pod 600%. Tylko, że ja się bardzo szybko pocę. Też. No, mi też jest bardzo gorąco. Czas na szybki trik. Do wody idzieć? No, jak wchodzisz do wody, to się chłodzisz. Wow, na plażę! Na plażę, popłyskać się z moim dimem. Tu, 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 tu. Tam jakiś reksik chodzi, dobrze widzę? O, tam jest Alfa. Tak? No. W tamtą stronę. 15. Nie, żaden z nich, ale tam jest. Ale ma różowy tyłek ten jeden. No, daj spokój. Alfa była chyba po prawej, mi się wydaje. A, tam jest Alfa Raptor! O, to idealnie! Który? Gdzie? Tam 15 chyba poziom ma, no? 50 chyba. No dobra, damy radę, chodź, to jest tylko Raptor. Nie no, to ja wiem, że damy radę. Tylko ja mam mało zdrowia ogólnie. Ja mam pół na postaci. Ja mam mniej niż pół. Ja mam 1/3. No to ty się schudź jeszcze może, co? Te reksy też będą trochę problematyczne. Dobra, dawać. Nie ma czasu. Ta Alfa go gryzie. Z 800. Nice. Dobra, klepiemy ją, nie ma czasu. Chodź tu, tchórzu. Nie uciekaj. Nie, dobra. Dobra, jak siedzi w wodzie, to... Paczuszka będzie. Pamiętaj, drugi. Jeszcze... Dobra. Nieźle, ale nie one ma... śmieszne kolory mają. Który on w ogóle ma? 50 chyba, tak? Zaraz się dowiemy. 8-5 chyba. No. 8-5. Dobra, tu jeszcze gdzieś paczuszka była. Paczuszka. Kaczuszka, paczuszka, paczuszka, kaczuszka. Jak? Nie widzę paczuszki. Ja też nie. Może zebrały już? Myślisz? No ja nie zebrałem, a czy ten zebrał? Ten nie. A ten? Ha, bo ja nie widzę tu paczuszki. Twój zebrał, bo ma rękawiczki złote. Chyba, tak, twój zebrał, bo ma pazur. Okej, okay, dobra, dobrze wiedzieć. No, ja mam mało zdrowia strasznie, Ola. O, dalej jest nam za ciepło. No, a jedyne 37 stopni. Jedyne, co mi wypadło, to furowe. Tobie, ty masz 37 stopni? No, pokazuje mi, jak słyszałem, że jest 37. Ja mam 19.
No. O, dobra, teraz już nie jest mi gorąco, tylko jest mi tak chłodniej, bo już się tego, godzina zmieniła, Ola. Tak? Tak. O kurde, mam 18 poziomów. O. Obrażenia, obrażenia. Czy coś jeszcze? Strzały, łapki, skóra, mięso wezmę. Będzie na leczenie jakby. Dobra, idziemy tłuc go? No. Czy najpierw już? Go trochę obijamy strzałami? Chwila. Znaczy chcesz to strzel do niego, nie? Ale on jest gdzieś tu? Będzie tam. Jest tu. A to jest alfa karno. To jest karno też? To jest tylko karno. A, bo nie, bo ten Rexa tam dalej był. Ale duży jest. That's what she said. Ale on głupio wygląda. Ile on ma tego? Nie wiem, ma ale poziom? Ale ma strasznie śmieszną szyję. Nie widzę poziomu. 8-5. Jaką grubą szyję ten no, masz? No, ale jaki giga duży jest. Ale walnął. Podoba mi się, że modele są troszeczkę inne. Dobrze, że są większe, nie? Zdecydowanie. Tak. Kto bije z nas za 300? Ty bijesz, czy ja biję za 300? Wiesz co, ja biję, ale z roga. Ty bijesz za 300? Ale z rogów tylko. Ło! Dwa koła expa. Dobra. Ja zebrałem, ty zebrałaś? Znowu. Ty masz, dobra. Ja. Już patrzę, coś ciekawego w ogóle? Kilo? O kurde, przeciążona chyba jesteś. Nie jestem przeciążona. Kilo, dobra, wezmę ci te pierdoły. Okej. Okay. Te prime to nie wiem, czy chcesz to trzymać, czy... 11 poziomów dostałaś w ogóle, Ola. Nie wywalę. Ja mam 7. Dobra. Chwilę się podleczę, żeby Alfa Rexa tam łatwiej załatwić. Tylko mi się wydawało, że on tu jest. Nie, on będzie dalej. A on jest dalej, dobra. Raczej nic go nie zabiło. To ja leczę. To ja leczę swojego na maksa. Zobaczymy, co tu wyjdzie z tego. Ty też masz mięso, nie? Mhm. Dobra, to na spokojnie. No to się tak mówi, ale kurde, w sumie fajnie, bo tak robimy... A Karno jeszcze nie widzieliśmy ani razu, nie? I Rexa? W sensie ja tam Rexa chyba raz widziałem. Ale nie biliśmy, więc tak fajnie, bo idziemy na Alfa Raptora, Alfa Karno i teraz Alfa Rexa. A! Co? Ptaszor? Tak. Potężny 20 poziom. Uwaga! Ale łapki zbieramy z niego. A, pytaliście też właśnie, do czego są na przykład takie rzeczy jak łapy dinozaura, jak pazury Argentivy. To są rzeczy, których się używa potem do przyzywania bossów. Czy do teleportowania bardziej się na bossy, więc... No. Potrzebne rzeczy, dlatego je zbieramy. Nie jest tego potrzeba nie wiadomo ile, ale lepiej mieć niż potem łazić i specjalnie zbierać. Ja mam prawie całe zdrowie, a ty? No ja też. Dobra, ja mam... Właśnie w tym momencie mam. Już całe też. Dobra. Lewo? Wiesz co, ja sprawdzam każdą Argentivę, którą widzę i poziom od razu. A tamtej nie sięgam. Dobra, ale tu lewo idziemy ogólnie? Tak. Lewo, dobra. No tu niektóre są takie spoko, a niektóre są takie mech. Raczej się nie zdespawnowała ta alfa, jest. Zobacz, poczekaj, spójrz z dystansu, zobacz, że ona inaczej wygląda niż zwykły Rex. 15. Wiem, że na razie stoi tyłem, ale daj się jej obrócić. Spójrz na te łapy, no. Na ten pysk, jest inny. Konkret. Dobra, ja go ściągnę tu. O, zobacz jak idzie. Zobacz jakie ma łapy wielkie. No. Krysian, bo ona cię rozdepcze zaraz. Ciśniemy ją, Ola. O Jezu, jakie łapy. Dawaj. Okej. Nie no, straszna jest ta alfa. Ja z prawego biję po 500. Ała! Przestań gryźć po kostkach. Trzymam go w wodzie jak coś, Ola. Nie w wodzie, bo paczuszki potem będziemy szukać. Wejdź z wody. Dobra, to się cofam. Biję go, ale się cofam. A teraz 350 go bije? Wydawało mi się, że po 500 bo zabiłam... bo są stworzenia, które przychodzą, nie? A to może stworzenie jakieś walnąłem. Dobra, poczekaj, niech wyjdzie z wody. Ja mam jedną... Straciłem 1/3 zdrowia. O! Capnięty. Nice. Kozak. Co mamy? Trofeum. Mamy kilo i siekierę całkiem fajną, szczerze mówiąc. Strzał trochę jest. No. Bierz sobie, Ola, bierz obie. Rękawiczki.
I całą resztę też możesz wziąć, jeśli ci tam interesuje te nowe spodnie, ta kusza to tak niespecjalnie. Znaczy, ja kuszę zawsze biorę, bo ja potem ją rozłożę i trochę sztabek będę miała, wiesz? Tam się z powrotem zrespiły jakieś reksy, ale bez rewelacji. To jest właśnie fajne tutaj, nie? W tej wyspie. Tak, i ja w kółko sprawdzam, tak jak ci mówiłam, poziomy Argentive. Ale teraz nie dostałem żadnego poziomu. Ja dostałam masę. Ja nie dostałem nic. Naprawdę, nic nie dostałem. Totalnie. Nie wiem, z czego to wynika, ale nie dostałem nic. Nie. Dziwne to troszeczkę. W sensie i tak już jestem całkiem blisko 300, nie? Ale dziwne. Wydało mi się, że za Rexa powinienem dostać całkiem sporo. A on miał tylko 15 poziom. No miał 15, ale wiesz, zawsze w teorii to trudniejszy przeciwnik niż Alfa Karno. Dobra. Więc no. Kto wie? O! Prawie za tysiaka, o! Widziałem. No, bo najsik. To w głowę było. Najsik. Terolobity, mówisz, jeszcze męczysz, okej. Okay. Tak, bo olej zbieram, wiesz? No to spokojnie, zaraz te Dung Beetle porobią. No właśnie, już wszystko od nich zabrałam dzisiaj. A, wszystko. W ogóle przyszedłem tutaj, mając chyba w okolicy 100 strzał, mam prawie 300. No, to też jest dobra metoda na zbieranie strzał. No bo to jest takie, pozabijasz kilka Argentive, pozabijasz kilka tam raptorów i zaraz nagle okazuje się, że tych strzał jest tyle, że nawet nie trzeba ich craftować. Mimo, że nie są jakoś super drogie do skraftowania, imo. Myślę, Krystian, też, że moglibyśmy się cofnąć do naszej starej bazy. Mhm. Bo musimy tam zabrać jednego kolegę. El Pimpo? No, został tam. Trzeba gdzieś się cofnąć. To leci? A to dopiero spada. Leci. To co, siodło na Karno. No dawaj. Siodło na Karno, 100%. Tam, patrz, z tego. Z tego, nawet nie mogę się na tyle cofnąć. Tam, o. Naprawdę akurat przyleciałaś? Tam, siodło na Karno. Już, uszkodziłem moduł, będzie siodło na Karno, okej? Okay? Mhm. Na razie siodło na Sabertooth'a trafiłem, jedno. Alfa Tyranozaura, ząbki, no i przede wszystkim, kurde, Alfa Rex. To nie musieli od razu zawiesić. Trzeba zawiesić, oj tak, to na pewno, nie ma się co bawić. Ale tak to, zrzuty jakieś czy tego, to tak niespecjalnie ci powiem. Te spodnie jeszcze dostałem, furowe jedne, ale nic więcej. Dobra, to leci. Czy on jest tak obity? A on jest tak obity. Dobra, 3000 zdrowia na nim mam. Więc jeszcze troszkę. A ile masz w ogóle procent obrażeń na swoim? Teraz? Mhm. 729%. A to masz trochę mniej niż ja. To dziwne, że zlevelowałaś mnie, bo one zaczynały od tego samego. Bo ty wlazłeś na notatkę, przypomnę ci. A, notatka jeszcze dużo dała. No tak, racja. Notatka dała. Zapominalski. Dałaś. No, zapominalski, cały ja. Dobra. Dobra, masz zrzut. Zrzucić. Proszę pokazać nóżki. I na Diplo, a to jest na co? Na miśka? Na Megaterium. Na Diplo to nawet nie podnoszę. I metalu... No prawie karno, Krystian. Prawie karno, ta. Jajks, dobra, metal mogę wziąć, bo karno ma trochę wagi. Jej, ale dobrze, niech się tu zrespią jeszcze jakieś, to będzie okej. Misja wykonana. Przedmioty odebrane. Teraz czas wrócić do naszej jaskini. Dino jaskini. Nie mieszkamy w jaskini. Mieszkamy w dino domu. O, Megaloceros się oswoił. Dino dom. Tak. A mamy na Megalocerosa jakieś siodło? Chyba mamy, nie? Nawet kilka? No w sumie Megaloceros nie jest jakiś ciężki do zdobycia, więc no. Tutaj zostawiamy tratwę, czy bardziej tam na lewo wpływamy? Znaczy ja wiem, że tutaj gdzieś jest przejście, tylko ja nigdy nie pamiętam gdzie. Przejście? Przejście jest tam po prawej bardziej, tu. Chyba tu jakoś, w tą stronę. Znaczy tutaj to jak chcesz zeskoczyć z góry, tam bardziej po prawej jest. Nie, przejście. Tutaj jest jeszcze jedno przejście, Krystian. No ale gdzie wychodzisz? Górą musisz wyjść. Nie. Na pewno? Tak, masz 3 wejścia do oazy, nawet nie wiesz. No są 3. Jedno z tamtej i 2 z tej. Jedno tu jest po prawej, jedno. I drugie tam jest kawałek dalej po prawej. Wydaje mi się, że ono gdzieś tutaj było. Tylko nigdy właśnie nie pamiętam, gdzie dokładnie. A tu gdzie ja jestem.
A ty tam polazłaś. Idę. A, że już tu jest wejście. Myślałem, że bardziej po prawej jest to wejście. Nie. Okej. Okay. Trzeba będzie jakieś pochodnie postawić, czy coś na przykład, żeby było łatwiej. Bo to jest ogólnie to z traileru, to miejsce. Pierwszego. I nawet nie wiesz, gdzie jest. Nie, ja zawsze o, pamiętam... O, fioletowy zrzut! Ja bardzo rzadko o tym wchodziłem. Iguanodon! Co ty łapki w górę mi dajesz? Dziękuję. Widzowie też zostawiają. Dziękuję. Jest fioletowy. Powiedz jak iguanodon, zostaw i łapkę co? W górę. Karno? Zielony long neck i jakieś pociski do czegoś, nie wiem dlaczego. Aha, no okej. Okay. Zawsze coś. Co prawda nie siadło na Karno, ale no. Szkoda, że nie drugi ascendant, taki jak ja ci znalazłam. A, no nie można mieć wszystkiego, nie? Dobra, muszę iść odłożyć fanty. I to dosłownie odłożyć. Witam. Hej. To jest do odłożenia tam, to może być tu. Jest minimalnie lepszy kill off od mojego imo, to spoko. To odkładamy łapki, jakieś inne łapki, to. Ogólnie te rzeczy do artefaktów, o których opowiadałeś, to one są u góry w skrzynce najbliżej artefaktu. Tak, a ja tu wkładałem do skrzynki, tu na dole. Wiem. Dobrze, ja będę rozkładała je gdziekolwiek, żebyś w końcu mógł zrobić, wiesz, godzinny odcinek z sortowania. A, no to po co je układasz? Dobra, już poprawiam. Ola? Tak. Co? Uuu, ładnie to wygląda. A widzisz, jak równo postawiła? Widzę, jak równo postawiłaś. No. Co prawda dziwnie się tak patrzy na takie kości z przodu, nie? Śmiesznie. Mi się podoba. Ale i tak będziesz musiała przerobić. I tak będziesz musiała przerobić. Będziesz musiała zrobić czemu? Będziesz musiała zrobić na środku po lewej i po prawej, i po prawej i po lewej. Bo przecież mamy trzech bossów jeszcze. No ale kto powiedział, że tutaj ta czaszka zostanie? Ta czaszka równie dobrze gdzie indziej. Będzie mogła iść tam tylko bossy. Trzy te same czaszki. Niestety nie ma więcej trofeów, które zrobili, więc no. Dobra, Krystian, trzeba wsiąść na Argentivę. Tak? Po co? Tak. Po pimpka polecieć. To już my musimy polecieć po pimpka, Ola. Ale widzowie chcieli zobaczyć, Krystian. Dobrze, polecimy po pimpka, ale nie będę całej drogi pokazywał, bo to bez sensu. A mógłbyś, bo... Zdrowie. O Jezus. A mógłbyś, bo po drodze będą na pewno jakieś fajne zrzuty. Dobrze, to będziemy się zatrzymywać, Olu, nie problem. Ty lecisz tą swoją Argentą, czy jak? Znaczy ja polecę tą, która już troszeczkę była podlevelowana, tylko schowam tego pięknego jegomościa. A jednak pięknego. No. Pięknego pod względem poziomowym, innego, tak? Tak, tylko. A, dobrze. To my zaraz wylecimy. Dobra, stwierdziliśmy, że skoro idziemy po pimpka, to możemy równie dobrze... Raptor biegnie. To możemy równie dobrze... jest tego. Jest mate boosted. Dobra, leci drugi. To możemy i bez problemu raczej zdobyć sobie artefakt. Gwizdamy na nie neutral. No. Au. To gwizdam neutral. Co tam? Coś ci już zaczepia? Ważka. Ja mam teraz lornetkę, nie wiem czy ty... Czemu one lecą za nami? Muszę znowu reloga zrobić, kurczę. Czemu to światło się tak musi psuć? Nie wiem. Stanęły, no. Ja teraz mam latarkę, więc mogę sobie trochę bardziej oświetlać to wszystko, że tak powiem, Olu. Aczkolwiek dalej chyba wygodniejszą opcją jest albo w ogóle nie posiadanie tego, albo zrobienie sobie tej pochodni. Ja wolę pochodnie. O, z takim lekkim dodatkiem świetlnym, że tak powiem. Co? Nie mam moich itemów w ogóle. Jak? Nie wiem, zrobię drugiego reloga. U mnie masz normalnie na sobie itemy. No nie, to ja nie miałam nic przy sobie. Nie, masz przy sobie itemy, normalnie. Otworzyłem się. No to źle mi załadowało, dlatego się drugi raz łączę. Ale gra robi jakieś takie dziwne błędy graficzne i co tylko. Jakieś takie cuda. No, Oli żadna na przykład... gra nigdy nie wyszła, Krystian, z premierą, gdzie nie było żadnych błędów. Z ciekawostki tego. Już widzisz?
No jeszcze mnie ładuje. A okej. Oli przestało wyrzucać, w sensie no. Nagle karta graficzna się naprawiła, teraz jej się gra, z tego co rozumiem, bardzo przyjemnie. A mi postanawia teraz czasami wywalać jakieś błędy, więc czemu tak jest? Nie mam pojęcia. Dobra, Ola, możemy iść lewo. Znaczy musimy iść lewo nawet. Tylko tu już będą pierwsze stworzenia. Ale poleciałeś do przodu. Nie trafiłem nic. Aha, trafiam w jakieś tekstury chyba. Artro zdjęta jak coś. Robi wiggly wiggly. Dobra, druga też zdjęta. Super, że mi wchodzisz pod celownik. Ty jesteś najlepszy, nie? Przepraszam. Kurde, nie to. O kurde, ale tego wszystkiego. Gida! Gida time! Gida time! No, dobra, już dostałem. Jestem zarażona. Ja też. Chyba mi się odnowiło. Też mi się odnowiło. Wąż leci. Jeszcze o, tu jest taki jegomość jeden następny obok mnie właśnie zepsuł. Aj! Aj! Kurde, trafiłem go. Nie dobiło go. Czy on uciekł? Ola, pamiętaj, że musimy się odsunąć od siebie, będziemy sobie... No właśnie, znowu robić. Znowu kolejne sekundy zrobiłaś. Tobie? Tak, no bo podeszłaś. Zwróciłem ci uwagę, bo 82 i znowu wskoczył na 90. A. Za to mam pająk. Dawaj mi moje strzały. Ja nie wiem, czy ja przeżyję, bo ja mam mało ogólnie zdrowia. Ej, pamiętaj, że postawiliśmy tu wcześniej te, no wiesz, te do rozpienia się. Ja wiem, o, mam potki, te dwa wypiłem, to może tego. No może ja na pewno przeżyję, mi może połowę zdrowia ściągnie. No mi raczej trochę więcej, ale mogę w międzyczasie coś tu zabijać jeszcze. Nie, to jest jakieś, są jakoś zepsute te. Tej pająki. Nie, to jest coś tu jest zepsute ewidentnie. Bo nie mogę tymi strzelać, ale zielony zrzut jest ogólnie. Ale póki co mogę też strzelać sobie w skorpiony, więc jest okej. Musimy te antidotum nosić ze sobą cały czas praktycznie. A czy wiesz, Krystian, to był po prostu taki bardzo spontaniczny wypad. To się nazywa spontan, tak, to się nazywa spontan. Więc nie mogłeś mieć przy sobie antidotum. No nie, bo wtedy to nie byłby spontan. Dobra, mam jeszcze 15 sekund. Ja 13. To co, podejść kaszl na ciebie jeszcze raz? Ola, nie kaszlaj na mnie, bo też umrzesz. Mega rabies. Ej, Ola, dobra, tu... już nie mam. Ola, też nie mam, ale w ogóle chodź za mną. Idę. O, słyszę zrzut. O, ejo! Ejo! Co to jest? Tu nie ma nic. Ma nic, są grzybki świecące. A nie ma nic za kryształ, nie ma nic. Też tak, teraz stałem tu i tak chwila. O, zrzut, znaczy nie zrzut, tylko poziom dostałem. Ziuk biały, o mój Boże! Na skorpiona dostaliśmy z tego. Super. Gdzie masz żuka białego? No tu. On jest biały. Z tej strony, jak stoisz i się patrzysz, jak ja, to jest biały. To jest ten błąd, Ola, ja nie mam tego żuka tu. U mnie tu nic nie stoi. A, no. Ten. Drugi idzie. O! On zespawnował się! 135. No bije go? Boże, ile no można. Już, przeładowywałem, chwila. Kolejnych mega rabies nie przeżyjemy, Krystian. Wiem. No i coś idzie na nas. Skorpion. Dobra. Jak coś, to ja mam jeszcze bole, nie? Dobra, nie mogę. Mogę jeszcze złapać coś w bole. Czekaj, spróbuję zdjąć go na hita. O, a to jest błąd mapy. Gdzie on poleciał niby? Coś jeszcze idzie, Ola. Oj, oj, oj. Aha, nie trafiłam go. Ja trafiłem na szczęście. Patrz!
dziurę znalazłam. Coś idzie? No serio? O, no, bez kitu. Trafiasz? O, teraz trafiłam. Onyk leci, chyba? Nie może drogi znaleźć. Tak, widzę. Szukam tak za tobą tego, ale... Podchodzisz? Tak, podejdę. Dobra, mam te, mam... mam elbole. Krysiana. Już odsuwam się, po prostu chciałem mieć opcję rzucenia. Siema, pajączek. Dobra, po tobie pajączek. O Jezu. Żuk. Naprawdę, panie żuk? Nie podoba mu się to, że zabiłaś jego pobratymców. Ile znaczy, ty ja... masz zdrowia? Więcej, jeszcze jedna strzała. Ale musisz trafić. Dobrze, nice. Uwaga. O, oba lecą. O nie, zaraził nas. Co on? O, zaraził Boże. Nas. Dobra, to się odsuń. Robimy, umierando robimy. Ja biegnę na górę, żeby szybciej tętno odzyskać. Myślisz, że aż tak? Umierando tak, robimy? Bo ja myślę, że jak umrzemy, to tutaj się z powrotem wszystko zrespi, więc ja wolę sobie u góry odebrać. No myślę, że nie. Dobra, tu będzie bezpiecznie. Ja idę zabić kolejnego. Kurde, nie, to, to zmieniłem sobie itemy. Dobra. Dobra, też idę do ciebie. Ale kaszle, Ola. Coś tu się narespiło z powrotem? Wiesz co, ja pająka zabiłam pod... O, umieram. O, ja też o mam połamane... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... O, pff, 26 tak. sekund mi zostało. Umarłam. Ale nie przeżyję takiej ilości. Dwa razy rabies, no. Tak się kończą właśnie... jak to się mówi? Spontany. Ale jaka jest szansa, że dwa razy? Kiedyś mogliśmy łazić po jaskiniach, nie? Mhm. Tyle czasu i nic się nie działo. A teraz nagle dwa razy i to raz po drugim. Siema. Cześć. Ale plus jest takie, że się właśnie postawi śpiworki i heja. O, już mam full zdrowie, Krysian. Ja ale też. Super. I nie mam już rabies. Ja też. Chodź, Dim. Idziemy sobie. Pa 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 pa. A, chcieliśmy tu w ogóle wejść po drugi artefakt. Dobra, Ola. Ja mam bolę jak coś na tego, no nie nietoperze. Dobra, tam nie ma co iść, tu możemy iść. Tu się pają. O! O! Wąż! Wąż. Idzie czy nie? Chyba spadł. Nie, nie wiem co jest z tymi hitboxami, w sensie czy... Puść! Dziabnął mnie. Mnie też. Ale nie uśniesz od jednego. Zbolowałam go. Nice. Mam jeszcze cztery. Kurde, aha, ja mówię, dlaczego to tak ciemno, kurde. A nie mam pochodni założonej. O. No widzowie, co nie przypominacie? Jezus. Widzę na pewno jeszcze dwa minimum. Dobra, spróbuję przed jednego. Nami. Nie no. Podskocz może. Nie, nie, tam są jakieś tekstury i gra tego nie widzi. Pająk? Pająk na pewno jeszcze. Jeden leży. Branki też. Czy tu jeszcze coś jest po prawicy? Coś w wodzie słyszę. O, coś dostało, chyba. Ale Artro jeszcze idzie. Oj. Oj kurde. Dobra, nie podchodź do mnie, jestem zarażony. Dobra, dobra, dobra. O! O, o! Co się stało? Czy moje zdrowie wyparowało w sekundę? Artro cię dziabnęła.
Przepotężnie. Dwie. Moje zdrowie dosłownie... Walczę teraz tutaj ja z miałem, nimi. Ja miałem full zdrowia i w sekundę zginąłem dosłownie. W sekundę. Oj, Dim, nie! Dim. A nie to. Dim, nie umieraj! Nie rób tego! Te. Dlatego lepiej przyjść przygotowanym, nie? Tak. Jak to się mówi. Ale chcieliśmy wam pokazać, jak wyglądają właśnie spontany w tej grze często. Dobra, mogę tam do ciebie już zejść normalnie? Tak! Tak. Dim też żyje. Jezu, Artro, jakieś inne rzeczy. Hej, przynajmniej już nie jesteś zarażony. Czy to jest moja paczka? Nie jestem zarażony i wszystkie moje zbroje są w połowie uszkodzone przez Artro. A, dwie są, no. Dwa są rozwalone, te najsłabsze. Problem jest taki, że widzę jeszcze... Wow, uciekaj! O, megalozaur. No niech mi nie ścina! Gro! W tym miejscu ścina! O, cholerka. Dobra, idzie skorpion. Prawie ci w głowę strzeliłem. Tu jest za ciasno na dwie osoby. Ale tutaj ścina z tej jaskini momentami. No bo ładuję mapę i odładowuję. Co ładuję? Przecież tu jestem cały czas w tym samym miejscu. Dobra, ja się wychylę, mam więcej armora. Gdzie jesteś, potworze? Tam jesteś. Tu! Dobra. Znaczy, że jest węże. O! Tam. Mam go strzelić? Tam. Nie musimy do niego iść nawet, bo nawet do niego nie podejdziemy. 75 ma. Bardziej do tego będzie problematycznie. A to Dim tutaj lata? Dima tutaj słyszę? A nie... O Jezus, ścięło? Ta, tu Dim lata. Tu. A nie da się tego megalozora nie do wody? Nie wiem, bo AI poprawili. Schodź, Dim. Dobra. A gdzie on jest? My tylko artefakt chcieliśmy. On jest tam dalej. On jest tam. Mhm. Nie wiem, czy nietoperz idzie. Bardziej się nietoperzami przejmuje niż nim. Dobra. YOLO! Jeszcze skorpion się pojawił, ta? Ała. Ta. Nie podnoś! Zdjęty. Ten leci! Dobra. Dobra, siedzi na... siedzi na boli. A masz duchwala! Dobrze. O. On dawaj strzały. Ale jak gra tu ścina momentami. Jeszcze widzę nietoperze 2. Myślę, że nas zobaczą. A, jeszcze jeden jest przed tobą. Mam jedną bolę tylko. Leży. Ja mam drugą. Pająk idzie. Dobra. Dobra. Ściągnięty. Jeszcze skądś? Dobra. Onyk siedzi. I pająku ty. A masz z pochodni! Pomagam tobie. Ze 6. Pomogłem. Uważaj, tu leży jeszcze ten. Onyk, dobra. Kites. Jeszcze przed nami jeszcze Onyk. Jeden. Mam jedną bolę, jedną jedyną. Wosz! Dwa węże! Drogi wosz. Wosz! O Jezus, nie trafiłem go. Ja trafiłam. Ja też. Dobra, nie ma węża. No, tam jest... Dwa tam są, ojej. Ciebie nie zobaczyłem, nie zobaczą. O Boże. Tam widziałem jeszcze jednego, czy... Ta, tu jeszcze są. Dobra, nie zobaczą mnie. Nieważne. No, to chyba będzie tyle. Okej. Okay. O kurde. Dobra, Ola! Idę po artefakt i uciekamy! Dobra, o, wychodzimy! Idź, Ola, idź! Dobra! Dzida! Wykonaj
A dobra. No uciekam. Puszczam ciebie przodem, bo będziesz mnie blokować. Rozumiem, że dzidą się bijemy. Jaką dzidą się bijemy? Powiedziałem uciekamy. Czy uciekamy brzmi jak bijemy się dzidą? Powiedziałeś dzida. No dzida, uciekamy. No a ja zrozumiałam dzida, że bijemy się dzidą. Ta. Z jakim ty się slangu urodziłaś? Jedynym słusznym. Ja spodni, nie mam, ona mi każe. No, walczyć tu. Nie ma opcji. Tu nie ma dobrych zrzutów nawet. Jedyne po co tu idziemy to po artefakt, kurde. No to ja. Wiem, że to ty. Dobra, jest gites. O, lecimy po pimpka, bo normalnie masakracja. Dobra, a gdzie moja Argentiva? A tam. Kawałek dalej. No, znaleźliśmy jeszcze Alfa Raptora, żeby go sobie dobić. Dawaj go, Ola, ciśniesz. Też byś pomógł, o, dzięki. Pomagam, pomagam cały czas, spokojnie. Tylko nie chcę w ciebie trafić. A czasami no robi ja za uniki. 2000 nie dostanę. No nie, bo tobie jeszcze w nogi. Ale czasami, nie wiem, czy to, są, czy to jest kwestia hitboxów, czy tego karabinu, czy o co chodzi? Ale czasami masz celownik na jego głowę i nie idzie. Coś ciekawego? Złotą kuszę dostałam. Nice. Złotą kusię. Teraz czas lecieć, pupkimpka. Dobra, mamy kolejnego Alfa Raptora. Aaaa! Kobalt. Dobra, mogę spróbować go strzelać, póki tam się strzymi. Troton! Gdzie? O, Jezus. Zbustowany jeszcze. Dobra, gites. Raczej nie usnę. Raczej. Gdzie on polas? Gdzieś tam na dół? No. O, to muszę przelecieć i tak. Ja nie będę bił za tyle, co ty mi się wydaje. Kobalt, po co ty lecisz? Chodź tu do mnie, ty. Durnie, zapomniałem, że one są przecież na tego, na neutrala były ustawione, nie? Mhm. O. Szybko poszło, że tak powiem, nie? Coś ciekawego? Wiesz co, nic nie widzę, bo znowu mi się światło zepsuło. Dobra, idę do ciebie. Tu jest paczuszka. Kusza 201%. Nie, nie wiem, ile czy ty lepsza masz od mojej. I kilo w 164. Więc myślę, że spoko. Bierz śmiało obie. Dobra, moi drodzy, wróciliśmy. Jesteśmy na starych śmieciach. Czy są jakieś warzywa? Wzięłaś coś? Było 150 ziemniaków. Nice. No, tego to nie ma chyba co. No to co? Pimpka teraz trzeba tylko eskortować, nie? Jasne. I uciekać z nim tak naprawdę. Jeszcze... Aha, bo to jeszcze są raptory tego, co zostały tam dwa jakieś. Ale to nie problem. No. Dobra. Lecimy do bazy, tam się usłyszymy. Dobra. Kolejny Alfa Raptor. Kolejne Alfa Przygody. Muszę podejść chyba. O Boże, mega neury się rzuciły jeszcze. I to ile? Co to za masa? O, bardzo pimpka biją, bardzo biją. Chodź tu, pimpek. Nie mogę go podnieść. Muszę bić. Dobra, je po zabiłam Alfę. Dobra. Ja musimy tu mega neury tłuc. Biedny pimpek. Ale ile tego było tutaj? Jakaś masakra. Jak pimpek ze zdrowiem stoisz? Średnio. Trzeba ci władować punkty w zdrowie, żebyś się zdrowiował. O. Nie? Dobra, ja go wezmę, leć. A, okej. Okay. To ty go weźmiesz jednak. Dobra, lecimy. Jeszcze podlecimy w jedno miejsce, bo może owca jest. W sensie mogą tu być przy wulkanie w jednym miejscu, więc zobaczymy. Dobra, mamy kolejną alfę. Dosłownie byliśmy za tą górką. Ja nie wiem, co z tymi alfami w tym momencie, ci powiem. Uważaj, z czterema żółwiami się bije. Ja mogę ją trochę powalić zanim tego. Bo ona bije małego żółwia! Mogę ją ze trzy razy strzelić i możesz ją dobić, myślę. Nie wiem, gdzie jest jej głowa, bo jest w krzaku, więc... O. Zabiłam. Szybko poszło, że tak powiem. Bardzo szybko. Najsi kola. Boże, ten jeden żółw to jest taki, że gryzie cały czas to ciało. No daj bo on spokój. Się bardzo wkurzył. Bardzo się wkurzył. Dobra. Dopiero odpuścił. Jezu, ale ile tych alf tutaj jest? Masakra jakaś. Dobra. Znowu, znowu dalej, chyba że znowu spotkamy alfę. Teraz już pewnie nie spotkam, bo tak powiedziałem. Dobra, oficjalnie podrzucony i
piony. O, dziwnie wylądowałem trochę, ale okej. Nie będę się kłócił. Cyk. Dobra, czy coś w nim jeszcze jest? W sumie trochę śmieci, ale okej. Nice, trzeba naprawić spodnie, Ola. To może napraw spodnie, Krystian. Tak? Mhm. Chciałaś mieć swojego psiaka w domu? No. To teraz będziesz mogła. No i super. Dobra. Psiak już w domu, proszę bardzo. Teraz ja muszę zostawić rzeczy i naprawić rzeczy. Czy stać mnie? Flint i wood. Coś, czego nie mam, ale to nie problem. Dobra. Wszystko okej. Czy tych strzał muszę zostawić? Przecież tych strzał mam tyle przy sobie. Mam już 300 strzał odłożonych. Wiesz? Słyszę! Że masakracja po prostu. Dobra, to można wywalić, to wywalić, to przenieść, przenieść. Kill off to, pociski. Jeszcze trzeba tylko odłożyć. O, proszę bardzo, tygryski sobie dorosły. Drugi zapasowy artefakt. O, dobra, gites. Zrobione w takim razie. Itemów żadnych niestety, bo ten cave to nie jest cave na lutowanie. A właśnie, jeszcze Ola, ja wbiłem sobie w międzyczasie poziom 80. Dzięki temu mamy odblokowany Industrial Forge. O, i Uteranus Saddle akurat. O, idealnie więc, się składa. Więc będzie wygodnie, przyjemnie i co tylko trzeba przyznać. Chyba klima średnio działa. Bo nie chłodzi trochę tyle, wiesz? Może dlatego, że drzwi nie są zamknięte. Istnieje taka szansa. Może jednak nie. Nie wiem. A czy nie, zmniejszyło się o jeden stopień. Aż. Więc no, trochę poszło. Także, moi drodzy, dziękujemy wam bardzo serdecznie za bycie z nami w tym wspaniałym odcinku. Do usłyszenia w kolejnym, w którym będziemy robić kolejne, miejmy nadzieję, fantastyczne rzeczy, jak to zwykle. Oczywiście wasze komentarze, porady i tak dalej, mile widziane w sekcji komentarzy, będę na nie ja odpowiadał, jak i pewnie Ola. Trzymajcie się, no i cześć!